Drogie siostry i bracia w Chrystusie Jezusie, witam Was bardzo serdecznie 17 listopada w środę, gdzie chcemy wsłuchiwać się w Boże Słowo i to Boże Słowo chce nas prowadzić. Wczoraj słyszeliśmy, jak Bóg przemówił do Samuela, jak Bóg przemówił do Lidii. I dzisiaj to Boże Słowo również chce w nasze serca wlać nadzieję, otuchę, radość, miłość i cierpliwość na ten kolejny dzień. Drodzy, Boże Słowo z książeczki z Biblią na co dzień chce prowadzić nas dzisiaj i przypominać nam, że mimo, że wokół nas w te listopadowe dni jest wiele ciemności, to jest ten, któremu możemy zaufać i powierzyć swoje życie. O tym pisze prorok Izajasz w 50 rozdziale, w 10 wierszu. Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana. A w drugim liście apostoła Piotra, w 1 rozdziale, 19 wierszu, tak czytamy. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymajcie się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Drodzy, dzisiaj w Nowym Sączu świeci słońce, ale nie zawsze tak bywa. Nie zawsze wokół nas jest tyle promieni światła, a to sprzyja nam myślom, że wokół nas jest tylko ciemność, że nie ma żadnej nadziei. I wtedy często zadajemy sobie pytanie, gdzie jest to światło? Gdzie jest to światełko, które ma nas prowadzić? I dzisiaj to Boże Słowo Starego i Nowego Testamentu chce zwrócić nam szczególną uwagę na tego, który jest światłem. Na tego, który przenika ciemność, jaka by ona nie była. A dobrze wiemy, że nie tylko ta ciemność, która doskwiera nam w listopadowe dni, które są krótsze, w których często brakuje światła, tam, w tej ciemności, o której dzisiaj wspominają nam te dwa słowa. To ciemności, które o wiele więcej są, jeśli można tak powiedzieć, ciemniejsze od tego, co widzimy za oknami w te listopadowe dni. Drodzy, Chrystus przyszedł na świat, abyśmy mogli żyć w światłości. Izraelici wiele razy, odchodząc od swojego Stwórcy, narażali się na to, aby poddać się ciemności. A wtedy zauważali, że w ich sercach jest strach, jest niepewność. Nasze serca też przepełnione są takimi uczuciami, kiedy nie widzimy tego światełka, kiedy nie widzimy wyjścia z pewnych sytuacji. A apostoł Piotr przypomina nam, macie słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Mamy słowo, które możemy słuchać.
To słowo nie tylko z dnia dzisiejszego, ale każdego dnia. Chcemy temu słowu ufać, bo ono nas prowadzi. Ono świeci nam w ciemności naszego życia. W ciemności, w której często się gubimy, w której nie wiemy, dokąd iść. Drodzy, zaufajmy Bogu. Dajmy Mu się prowadzić każdego dnia. Pochylmy swoje głowy i prośmy Go o to, aby On prowadził nas, błogosławił nam i strzelił. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest pochodnią naszym nową światłością, ścieżką naszą. Dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo. Dziękujemy Ci za to, że w tym Słowie odnajdujemy wszystko to, co najlepsze. Wszystko to, co oświeca i daje nam nadzieję, że ciemność nie przemoże tego świata, że ciemność nie zawładnie naszym życiem. Boże Wszechmogący, Tobie powierzamy się każdego dnia. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo i prowadzenie. Ty bądź z nami, strzeż nas. Przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże serc i myśli naszych. W Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.